Cześć macie ludzie, tu Kokosek grający Tata. Witam w kolejnej lekcji z serii nauki Excela. Jak widzicie na ekranie, mamy nasze dotychczasowe dane informacyjne do raportu sprzedażowego naszej księgarni. Tutaj zakończyliśmy sobie ostatnią lekcję, budując tutaj taką dość skomplikowaną, zagnieżdżoną formułę, która pozwoli nam wyświetlić pozwala nam wyświetlić sumę wartości sprzedaży dla wszystkich sprzedawców, które są wprowadzeni do tego raportu. Po prawej stronie tutaj na chwilę obecną będą dla Was jeszcze za... pewne zagadkowe informacje. Zaraz przejdę do nich do omawiania. One posłużą mi do tego, aby rozbudować nasze informacje w naszym raporcie i nieco go zautomatyzować. W tym celu stawię sobie dodatkową kolumnę między kolumnę A i B. Mogę to osiągnąć na parę sposobów. Tak jak wspominałem przy rozciąganiu kolumn. Można to zrobić bezpośrednio tutaj z obszaru roboczego albo poprzez zmienienie, więc metoda pierwsza, zaznaczam kolumnę B. Wchodzę w narzędzia główne w sekcje dotyczące komórek. Jak widzicie, jest tutaj jedna z ikon, to jest staw. Staw. Kolumnę arkusza. Wstawiam kolumnę arkusza. Jak widzicie, kolumna B się wstawiła, jest tą kolumną dodatkową. Automatycznie dane z kolumn B, C, E stały się teraz kolumnami C, D, E. Lub mogę to zrobić bezpośrednio tak jak mówiłem tutaj z, z, z obszaru roboczego. Klikam prawym klawiszem na, na kolumnę B i wy, wybieram opcję wstaw z menu kontekstowego. Efekt ten sam, absolutnie ten sam. I tutaj wstawiłem do kolumny B, żeby nazwać ją sobie gatunek książki, jaka została sprzedana przez Janka, Ewę, Jessica czy też Sebę. I w tym celu właśnie przygotowałem taką tablicę tutaj po prawej stronie, którą właśnie zaznaczam. Pozwolę sobie ją zakolorować tłoką murek na żółto, żebyśmy wiedzieli o, dokładnie o czym mówimy. Mamy tutaj cztery gatunki książek. Książki należące do kategorii edukacja, Kryminał, romans i dokument. I każda z tych książek z tego gatunku ma odpowiednio inną cenę. Książki z kategorii z gatunku Edukacja są po 15 zł, Kryminały po 18, Romans po 10, a książki do, typu Dokument po 12 zł. I tutaj rozbudujemy te dane wejściowe o informacje dotyczące, jakiego typu książka została, książki została sprzedana. Załóżmy, że Janek w pierwszym naszym wierszu naszego raportu ta ilość 5 dotyczy książki, która należała do kategorii kryminał. Ponieważ chciałbym to troszeczkę zautomatyzować, więc automatycznie chcielibyśmy, żeby na podstawie tej oto rubryki, jeżeli Janek sprzedał książkę z gatunku kryminał, cena 18 zł została automatycznie tutaj umieszczona w komórkę D3 celu usunę tą daną, którą mamy wpisaną ręcznie, 15 i właśnie wykorzystam tą funkcję tutaj, którą macie tutaj wyświetloną w komórce H1. Ja ją podświetlę, żeby tu było widać, że na naszym pasku wyraźnie i duże, dużym, dużym, dużą czcionką pokazane. Jest to funkcja Wyszukaj pionowo. Jest to funkcja, która pozwala nam wyszukiwać dane Tablicy danych i przypasować jej odpowiednią wartość z, innego, z innej kolumny zakresu kolumn. Dlatego, jak widzicie, funkcja Wyszukaj Pionowo posiada cztery parametry. Pierwszą z nich jest szukana dana, dana, którą właśnie chcemy znaleźć w naszej tablicy danych. Drugim parametrem jest zakres kolumn, czyli zakres. Kolumn, w której znajduje się zarówno szukana dana, jak i wartość, którą chcemy na jej podstawie sobie przypisać. Numer kolumny jest to numer kolumny, z której oczekujemy wyniku dla znalezionej, szukanej danej. I czwartym parametrem jest dopasowanie. Tutaj. Ten parametr może przyjmować dwie wartości prawdę lub fałsz, czy też tak jak wspominałem tutaj przy opisie funkcji jeżeli 0 lub 1. Jedynka dla prawdy, 0 dla fałszu. Przy czym, bardzo istotna informacja, troszeczkę jest to szczerze mówiąc w moim odczuciu osobiście nielogiczne, gdyż jeżeli chcemy, żeby szukana dana była dokładnie tą daną, tak zwane dopasowanie całkowite było spełnione przez funkcję wyszukaj pionowo, to musimy podać fałsz, jeżeli może być przybliżone dopasowanie podajemy prawdę. Przyznacie, że jest to troszeczkę nielogiczne, ale tak jest, musimy z tym żyć. Ja zawsze stosuję fałsz i zawsze stosuję zero, żeby nie pisać słownie fałsz. I 0 Sam fakt fałszu. Chcę mieć pewność, że to jest to bardzo precyzyjne, całkowite dopasowanie. Jak tą funkcję zastosować? Zaimplementujmy sobie właśnie tą funkcję w komórkę D3, czyli wpisuję znak równa się i zaczynam, wy... zaczynam pisać nazwę tej funkcji. Excel podpowiada nam, wybieramy funkcję drugą z, tego, z tej podpowiedzi, wyszukaj pionowo. Mamy już otwarty nawias i teraz. Chcemy, naszą szukaną daną będzie wartość, nazwa gatunku książki, która została wpisana w komórkę B3, którą sprzedał Janek, prawda? Czyli klikam na komórkę B3. Pierwszy parametr mamy podany, wstawiam przecinek. Tak jak widzicie tutaj z tego dymka podpowiedzi w czasie tworzenia tabeli, e, przepraszam, funkcji Excel nam podpowiada, że teraz wytłuszczonym fontem, że teraz musimy podać drugi parametr. Podajemy tablicę danych czy tabelę tablicową. Zaznaczamy właśnie ten obszar, który ma być przeszukany, czyli ma przeszukać kolumnę H w poszukiwaniu wartości danej, która znajduje się w komórce B3 lub i, I odpowiednio w naszym przypadku. Tutaj właśnie przechodzę teraz płynnie do trzeciego parametru. Numer indeksu kolumny, czyli numer kolumny, tu w tym moim opisie jest to kolumna numer 2 tego zakresu, bo automatycznie wiadomo, że numeracja H, kolumna H, dostała numer 1, więc kolumna I jest kolumną numer 2, czyli wpisuję dwójeczkę. Kolejny przecinek, ostatni parametr, to co powiedziałem. Prawda to jest przybliżone dopasowanie, fałsz to jest dokładne dopasowanie. Ja wpisuję 0 jako fałsz, chcę mieć dokładne dopasowanie, naciskam Enter. I jak widzicie, na podstawie kryminału Excel znalazł kryminał w tym oto zaznaczonym obszarze, w tej chwili, który tutaj zaznaczyłem. I dla kryminału wartością szukaną przez nas jest wartość 18 zł. Jeżeli Janek sprzedałby edukację, czyli też książkę, tak, oczywiście z gatunku edukacja, naciskam Enter, automatycznie cena tutaj ponieważ tak jak widzicie tutaj yy, parametrami naszej funkcji w komórce D3 jest szukanie wartości B3, czyli w tej chwili słowa edukacja w zakresie H3 do I6, czyli to jest ten nasz na żółto podświetlony, na żółto podświetlony obszar przeszukiwania danych, weź wartość z kolumny drugiej, czyli z kolumny i i dokład, dopa dokładne dopasowanie, czyli 0. I mamy 15 zł. Oczywiście, jeżeli wpiszę romans, to automatycznie dostaniemy wartość 10, gdyż w naszej żółtej tabeli dla romansu ceną jest 10. Oczywiście mógłbym teraz zaaplikować tą funkcję do wszystkich wierszy poniżej, ale zastanówmy się, chwilę, czy nie jesteśmy narażeni na ewentualnie błędy. Popatrzcie na odwołanie H3 do I6. Pamiętacie zapewne z poprzedniej lekcji, mam nadzieję, co stało się z naszym zakresem do subowania, jeżeli nie zablokowaliśmy komórki E3 i zaaplikowaliśmy naszą funkcję do wiersza poniżej i poniżej i poniżej i poniżej. I poniżej. Cały czas to E3 zamieniało nam się na poniższy wiersz, aż zawsze chcieliśmy, żeby nam subowało od komórki E3. Dokładnie tak. I w tym celu również musimy zablokować ten adres, żeby po przekopiowaniu tej funkcji do poprzednich wierszy to odwołanie było zawsze odwołaniem H3 i 6. W tym celu użyjemy znanego już nam znaku dolara, zablokuje całkowicie ten adres. I teraz popatrzcie, jeżeli nacisnę tak, o, i już widzicie, teraz macie błąd, ale błąd wynika z czego innego, więc po pokażę wam tylko poprzez Edycję tej funkcji bezpośrednio w komórce. Jak widzicie, tutaj dla tego wiersza nadal został utrzymany adres z zakresu H3 do I6. Jest nasz żółty, żółty prostokąt danych podświetlony na czerwono, czy też taki róż. I tak jak tutaj widać, w funkcji też na róż, czyli tu mamy zachowane. Z czego wynika błąd? Błąd wynika z tego, że każemy funkcji yy, wyszukaj pionowo, wyszukać wartości z B4, która nie istnieje. No to. W związku z tym, że nie istnieje, nie jest w stanie nam podać żadnej danej z kolumny i, bo nie mamy opcji, która nie istnieje. Musimy się przed tym jakoś zabezpieczyć. Więc proponuję wyedytować tą kolumnę tutaj w wierszu D3 automatycznie, czyli jeżeli, to już znacie, prawda? Jeżeli B, przesunę sobie troszeczkę, o, jeżeli B3, tak, B3. Jest różne od pustego. To wtedy wyszukuj, prawda? Jeżeli jest puste, nie wyszukuj. Nie wyszukuj, daj zero, nie ma ceny. Cena jest zero. Za książka za darmo. Sprawdźmy, przekopiuję na razie tylko do wiersza poniżej. O, jest OK, tak? Dał zero, nie ma. Ewa coś sprzedała, jeszcze nie wiemy co. Więc raport już się przygotował, że oczywiście tu zakładam, że powiedzmy, nie ma nic, prawda? Jeszcze nie sprzedała do końca. I Ewa sprzedała na przykład kryminał. Dostaliśmy CR z Automatu 18, dwa kryminała dokładnie. W sumie sprzedała za 36 zł. Czyli wy wygląda na to, że się zgadza. Przekopiuję tutaj w dół, na razie do Stefana, jeśli pozwolicie. O, tutaj jeszcze nie mamy przypisanych cen, bo nie wiemy jakiego typu, jakiego gatunku książki sprzedała Jessica, Seba, Janusz, Kevin i Stefan. Ale popatrzcie jeszcze, co się stanie, jak przeciągnę tą formułę o jeszcze jeden niż. Tu nie chciałbym mieć niż wyświetlane, bo nie mam jeszcze sprzedawcy, prawda? Więc jeszcze. Jakie, jakie rozwiązanie jest możliwe? Ano, kolejne zagnieżdżenie funkcji, jeże, funkcji jeżeli. Czyli jeżeli jest imię sprzedawcy, to w ogóle podejmij jaką akc jakąś akcję. Potem sprawdź, czy jest B3, i potem ewentualnie wyszukuj. Prawda? Więc musimy dokonać do kolejnego zagnieżdżenia funkcji jeżeli. Czyli jeżeli w ogóle sprzedawca jest różny od pustego łańcucha, czyli mamy wpisanego sprzedawcę, to teraz jeśli to jest prawda, to sprawdź czy gatunek jest wypełniony. Jeżeli to jest prawda, wyszukuj. Jeżeli nie jest prawda, czyli wpisałem imię sprzedawcy, ale nie określiłem jakiego gatunku książka została sprzedana, wpisz 0. Teraz przechodzę do opisania, co ma być wykonane w przypadku, jeżeli w ogóle A3 Czyli imię sprzedawcy nie jest wypełnione. A no, nic nie pokazuj, tak? Sprawdźmy. No tak. Czyli możemy sobie skopiować to aż do naszego dolnego, do 15 wiersza, tak? Jesteśmy przygotowani, tak? Ja tu sobie jeszcze pozwoliłem podświ podświetlić, zmienić kolor ścianki dla tych, Wartości, dla których mamy jakieś formuły, a czarne zostawić to, co wpisujemy, że tak powiem, z palca manualnie, więc automatycznie ten zakres też pokoloruje na inny kolor. Wybieram narzędzia główne, sekcję dotyczącej czcionek, tak jak widzicie, gatunek, czcionka, wielkość i tak dalej. I tutaj wybieram kolor dla czcionki, też taki niebieskawy. o i wiemy że w tych dwóch kolumnach już mamy jakieś przygotowane jakieś funkcje sprawdzimy jeszcze dla Jessica Jessica kojarzy się z romansem mamy przypisaną cenę 10 tak istotnie tutaj w wierszu który w tej chwili zaznacza dla romansu powinna być przypisana cena 10 Seba mógł sprzedać dokument istotnie po 12 zł tu mogę poprawić na 2 24 zgadza się usunę Janusza on nic nie sprzedał Kevina i Stefana nic nie sprzedał, nic nie sprzedał, nic nie sprzedał, czyli mamy sprzedany 5 romansów, dwa kryminały, 8 romansów, dwa dokumenty na łączną sumę 190 zł. Myślę, że to na tyle. Wyszukaj pionowo, jest dość. Dość nie twierdzę, że jest skomplikowaną funkcją, ale trzeba to sobie troszeczkę przemyśleć. Spróbujcie zrobić sobie sami jakieś ćwiczenia. Jeżeli macie jakieś pytania na temat tego zakresu i generalnie dzisiejszej lekcji, zapraszam do komentowania. Zostawcie lajka, like jeżeli się podobało. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na następny. Liczył dla Was kokosek, grający tata. Pa pa!